No dzisiaj mamy tą przyjemną okazję dla nas, a o tym, czy przyjemną dla maturzystów, to się okaże. Matury z matematyki. Udało nam się namówić kilka odważnych dziewczyn, które właśnie zakończyły swój egzamin dojrzałości w tym zakresie. Także przede wszystkim się witamy. Cześć, dzień dobry. Cześć. Rozmawiamy z... Natalią. Natalią. Pauliną. Z Pauliną. Z Karoliną. I z Wiktorem. Jak wrażenia, tak na gorąco przede wszystkim? Matma na pewno łatwiejsza niż polski. Tak, zdecydowanie. Tak? Dużo łatwiej. A to były testy? No matura! Nie, ja rozumiem, tylko czy to było w formie testów, czy pisemne zadania, jak to wyglądało? Były zadania ABC, testy i były też otwarte. Czyli rozumiem, że do przyjęcia to wszystko było. Nie czułyście się zaskoczone jakby skalą trudności? Jeżeli bardziej zaskoczone tym, że była taka łatwa w porównaniu do próbnych matur, które pisaliśmy wcześniej. Czyli szkoła dobrze was przygotowała do tego egzaminu. Tak, tak, jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję na dobre wyniki. Będzie dobrze. Zobaczymy w lipcu. Czy ten strajk, który się odbył jakiś czas temu, stosunkowo niedawno w sumie, zauważyłyście, żeby miał to jakieś odbicie w zachowaniu waszych pedagogów, wychowawców? Według mnie nie. Z wychowawcą może lepszy kontakt złapaliśmy przez to. Zaczęliśmy częściej rozmawiać z naszą wychowawczynią. A tak poza tym to chyba nie, więcej czasu. Ale czy faktycznie można ten strajk, który się zakończył, odebrać, że to była też taka lekcja życia dla uczniów, że to uświadomiło was o problemach życia dorosłych i tak dalej, czy nie? Czy byliśmy uświadomieni przez naszą polonistkę bardzo o problemie nauczycieli, więc nie jest to dla nas obce, ale sytuacja no, pokazała nam i mam nadzieję, że nauczycielom też, że jesteśmy z nimi i że nie tylko oni są dla nas. Więc dzisiaj też pani od matematyki przychodziła z rana wczoraj, wychowawczyni wspierali nas, więc mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Przed wami jeszcze jeden dzień matur, więc nie możecie się negatywnie wypowiadać w sumie. No pół żartem, pół serio, ale wracając do matur, zasadnicze pytanie się nasuwa, co dalej? Myślicie, nie wiem, wiążecie swoją przyszłość z Gryfinem, wiadomo, że przed wami studia i tak dalej, chciałybyście tu zostać, czy jednak jak postrzegacie Gryfina w kontekście jakichś takich życiowych perspektyw później? Mi się Gryfino podoba, ja bym chciała tutaj mieszkać. Już się przyzwyczaiłam, czuję się tutaj dobrze. Raczej nie planuję nigdzie wyjeżdżać. A wy? Zobaczymy. Wyjdziesz czas, dokładnie. Anna, macie już sprecyzowane kierunki studiów? Totalnie nie. Ja mam. Ja na psychologię w Szczecinie idę. Ja też jeszcze nie jestem pewna na 100%. Mi się wydaje, że wakacje to już będzie taki ostatni czas, bo trzeba będzie się zdecydować. Czyli najpierw relaks. Tak. Czy ten miesiąc w sumie dwa, bo w lipcu są wyniki, więc mi się wydaje, że wtedy już taka 100% pewność, bo trzeba będzie. A jaki język dominuje na maturach? Angielski zdecydowanie. Tak? Tak. Wydaje wam się to racjonalne w kontekście tego, że żyjemy po sąsiedzku z Niemcami? Na pewno jesteśmy z angielskim bardziej obyci już od dzieciństwa, więc to mi się wydaje taki... A z czego to wynika? No słucha się angielskich piosenek, filmy się zazwyczaj też ogląda. Kultura. Angielskie, no tak. Filmy, no tak. Czego wam życzyć? Powodzenia! No to w imieniu wszystkich naszych tutaj, prawda, internautów, widzów i tak dalej, życzymy wam wszystkiego dobrego, powodzenia na maturze. Dzięki. Dobrze, dzisiaj udało nam się znaleźć również odważnych maturzystów, którzy trzeciego dnia matur podchodzili do egzaminu z języków obcych, tak? Tak, tak, tak. A rozmawiamy z panem? Damianem Zatorskim. Frankiem Ciepuchą. I Wojtkiem Kosmalskim. No jak panowie wrażenia? Dobrze poszło? Źle poszło? No myślę, że całkiem dobrze. Ten angielski dzisiaj na poziomie podstawowym. Jeszcze o 14 nas czeka rozszerzenie z Damianem. No ale myślę, że tak odczucia są naprawdę dobre po języku obcym tutaj. No nie było źle na pewno. Stres przed maturą był? Pierwszego dnia taki był. Taka, przed polskim najbardziej. Tak, dużo taka niepewność. Co będzie, co trzeba będzie pisać. Obawy się potwierdziły, czy nie? Po części tak. Bo niestety dziady zaatakowały od miski. Dziady jak to dziady, nie? Tak, dokładnie. No ale potem jak już się tam człowiek wkręcił w to pisanie, to było okej już. Jakieś już perspektywy tego, co dalej z przyszłością, bo to niby egzamin dojrzałości, pierwszy taki ważny egzamin w życiu każdego człowieka, który oczywiście chce kontynuować tą edukację gdzieś tam dalej. Z wami jest podobnie? Macie jakieś wizje? Chcecie kontynuować edukację? Tak, na pewno chcemy. Tutaj ja taki cel obrałem sobie, że chciałbym się dostać na prawo. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze no, ważne egzaminy mnie czekają, tutaj właśnie angielski
jeszcze dzisiaj rozszerzony i historia. Uważam, że jestem w stanie tutaj jakieś dobre wyniki osiągnąć, żeby pozwoli mi to osiągnąć próg, żeby się na uczelnię dostać. Oby szczęśliwie. A panowie również chcecie kontynuować edukację? Ja również chcę iść na prawo właśnie do Poznania. Mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. Historia najważniejsza będzie. Poznam. Zaraz do tego wątku wrócimy. Kolega też chce kontynuować edukację? Odbiorę maturę, jak znam, to dziś pójdę. No, proste. To jest dobre podejście. Teraz nie będę wybierał. Po kolei. Słusznie. Właśnie po Poznania. A swoją przyszłość wiążecie z Gryfinem? Czy widzicie jakiś potencjał w tym naszym mieście, że ono się rozwija? Czy raczej myślicie w kategoriach, że to jest po prostu jakaś taka stacja, baza, z której będziecie startować w świat, w dorosłe życie, gdzie indziej? No zobaczymy. Na pewno jest tutaj jakaś możliwość, żeby gdzieś tutaj podjąć pracę po studiach. No ciężko to teraz powiedzieć, tak? Ale czujecie się takimi lokalnymi patriotami, że Gryfino to jest jednak to miasto? Czy po prostu to jest takie, no dobra, jest spoko, ale generalnie... Przejściowe. Okej, okay. Ale uważacie, że Gryfino się mimo wszystko jakoś rozwija na przestrzeni lat? Dostrzegacie jakiś progres? No hale budują. No macie tego tak. Pecha, że już się nie załapiecie. No, mieliśmy już pod koniec drugiej klasy tutaj na tej hali ćwiczyć na WF-ie, ale jednak się okazało, że 3 lata tutaj. No tak, nie doczekaliście się. Tak. No tak, dobrze. A jeszcze chciałem podpytać tam od strony, niedawny strajk miał jakieś przełożenie na, nie wiem, klimat matur. Nauczyciele jakiś, nie wiem, byli bardziej posępni, czy byli bardziej przez to mili, czy właśnie przez tą atmosferę nerwowości, że nie wiadomo, czy do tych matur dojdzie i tak dalej, czy jakoś próbowali rekompensować to wam ten stres. Przejmowaliście się tym w ogóle? Znaczy strajkiem samym sobie tak, no bo w sumie też wiadomo, że przed maturami, szczególnie ten ostatni miesiąc, no każda godzina w szkole jest ważna, a tak na dobrą sprawę to od miesiąca nie byliśmy w szkole i człowiek musiał się jakoś sam przygotować. No to chyba spoko, nie? Znaczy, no można sobie było narzucić taki, można było sobie narzucić sam taki rytm sobie na naukę, ale też jednak szkoła dużo pomaga, jeżeli chodzi o takie właśnie przygotowanie, gdzie zawsze się może nauczyciela podpytać z przedmiotu i tak dalej. A przedominuje zdecydowanie język angielski, jeżeli chodzi o zdawanie języka obcego. Z czego to wynika? Żyjemy, kurczę, tutaj za miedzą, mamy naszych szanownych sąsiadów. Wiadomo, jak było kiedyś, ale teraz w sumie jest chyba na dobrej drodze między nami. Czemu jest tak, że więcej osób zdaje angielski? Może też tak jest z tego powodu, że w szkołach podstawówki tak naprawdę się kładzie nacisk na angielski, nie na niemiecki. I też u nas w szkołach trochę brakuje tych nauczycieli takich dobrych od języka niemieckiego. A gdzieś wiadomo, że jest też więcej... szkół prywatnych jakby do nauki języka angielskiego, gdzie chodzą osoby i po prostu się gdzieś od małego tego angielskiego uczą. Taki i też im jest łatwiej. Mhm. To tak na przykład mija się teraz w liceum 3 lata na rozszerzeniu byłem z niemieckiego, ale też się zdecydowałem, żeby maturę jednak pisać z języka angielskiego, bo po prostu się czuję w nim pewniej. Chcecie pozdrowić jakichś swoich ziomków z klasy na koniec? No chciałbym życzyć wszystkim dużo dobrego na dalszą część matury. I z danej matury, bo... Bo się przyda. Tak, bo się przyda się później, bo wiadomo, że w sierpniu chyba nikt nie chce podchodzić i każdy się ze mną chyba zgodzi. No tak, dobra.